Słuchajcie, to jest kolejny odcinek z Llama Adventures. Ja uważam, że najpierw trzeba zostawić łapę w górę, chociaż to możecie zrobić też w trakcie filmu. Ale ze mną jest dzisiaj LJ, to jest Llama Adventures odcinek kolejny i lecimy! Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3%. Dobra, przywitajmy się tak dzisiaj niestandardowo, słuchajcie, ale witam was w skrócie w kolejnym odcinku Llama Adventures. Ze mną jest dzisiaj Liaple. Tak, dzisiaj LJ jest. Powinien zrobić tak, enchantujemy Tetrisem. Enchantujemy Tetrisem, bo generalnie, słuchajcie, ogarnąłem nam enchanting właśnie podczas, słuchajcie, livestreama, którego robiłem solo, jakby tutaj, o nie, LJ dopiero się dowiedział, że robiłem solo live'a, nie, tak naprawdę... To ja wiedziałem, bo... Mieliśmy, słuchajcie, uzgodnione, że będę robił solo streama z szykowania dla nas trochę tutaj różnych przedmiotów, między innymi z szukania różnych ciekawych, prawda, jak to się tutaj można wypowiedzieć prawidłowo, co ja szukałem, no LJ powiedz. Żarła? Żarło szukałem, żeby żerć, żeby mieć jak co żryć, że tak powiem. Dobre żarcie, Teraz tylko spróbuję zrobić, wiesz co, a nie, bo to, dobra, efektywność 3 mi wszedł, bo chcę zrobić sobie super kilo, słuchajcie, w taki sposób właśnie enchantujemy nasze różne, kurcze, tutaj pamiętaj, prawie narzędzia. Możesz obracać tam te klocki. Tak, można to obracać, słuchajcie, to jest w ogóle kozak, tylko ja rozkminiam, wiesz co, jak to ułożyć, niestety nie dam rady chyba sobie unbreakinga dołożyć, kurcze blady. Ja kiedyś byłem dobry w Tetris, ale nie te czasy. Nie te czasy, słuchaj, dobra. Co będziemy dzisiaj w ogóle robić, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne, tak. Mianowicie, LJ możesz powiedzieć, bo to tak, prawda, teraz ty. Ciefer mnie gdzieś zabiera, ja nie wiem gdzie, bo, dobra. Bo on patrzył, w każdym razie, i patrzył, że fajnie. Słuchajcie, idziemy się przejść. Ja podczas livestreama, którego prowadziłem solo, na pytanie, gdzie był LJ, w pudełku oczywiście, no bo gdzie mógł być, robiłem właśnie, miałem jedzenie. Pytać, dużo osób cię pytało, gdzie jestem? Tak, dużo się osób pytało. Czemu solo? Gdzie LJ? Czemu ukradłeś paczkę? Po prostu, no, powiem wam, facepalm totalny. Ale robiłem bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie, szykowałem nam jedzenie. Jedzenie, które jest w ogóle koks w opór. Sami w ogóle w komentarzach nam mówiliście o nim. Czyli szaszłyki, które dają pełne jedzenie, pełne nasycenie. Są w opór OP jedzeniem tutaj. A także ogarnąłem właśnie nam enchant. A także ogarnąłem nam, słuchajcie, enchant, dzięki któremu to mamy enchantowane itemy. O nie, teleportion pad. Fuck! Głupie te kwiaty są. Mnie się tak zawiesiłeś na chwilę, tylko słyszałem multum dźwięków. Tak, tak jest, słuchajcie. No, ale przypominam wam o zostawieniu łapy w górę, jeśli odcinek wam się spodoba. A także, wiecie, możecie walnąć tam subka, bo lecimy po 200 tysięcy w tym roku, więc warto by było. I jeszcze możecie do LJ-a wpaść tak przy okazji. Tak. Nawiasem mówiąc, nie? To tak bonusowo, prawda? To tak, wiecie, w wolnej chwili, jak, nie wiem, kanapkę jecie czy coś na przykład, no nie. Jak wam się będzie nudziło między lekcjami na przykład, to możecie bić. W ogóle, jak był ten kawał, nie? Wiesz co łączy z średniowiecze z nowożytnością? Nie. Wolne elekcje. Dobra, słuchaj, jesteśmy już na tych terenach, gdzie tutaj byłem. Tą wieżę spenetrowałem. Do tej wieży, tak? Spenetrowałem ją tylko w jednej drugiej. Au. Jakby. Więc mamy tutaj jeszcze do wieżę? Zobaczenia, stary, resztę. Bo taką właśnie wieżę, że znalazł tutaj. Ale fajna, ty. Ej, to słuchaj, to robimy z niej chatę. Ty, ja se wezmę tam tą małą klitkę, ty se weźmiesz tą większą i mamy chatę, nie? Spoko, tylko trzeba ją oczyścić, stary, bo wiesz. Znaczy, bardziej myślałem, wiesz co, o tym, co jest z tyłu, bo z tyłu widziałem coś dużo lepszego, jeśli chodzi o mój spacer. Dopiero mapa generuje, więc jeszcze nie wiem, co tam. To jest to odbudowy coś, nie? Tu słonia słyszałem, zresztą spójrz. Uuu. Stary, myślałem właśnie, żeby, wiesz co, wejść tam i odremontować to na przykład. Ała! Kwiatek. Cudowne te kwiaty są po prostu. Nigdy ich nie zauważasz. To jest nie do zauważenia. Po prostu idziesz, widzisz kwiatka i nie zwracasz na niego uwagi. I słuchaj, tu mamy tak jakby tu były schody, nie? I sobie tak myślałem. A to jest jakiś dungeon? Czy to jest jakaś nie, to ruina? Nie, to jest ruina po prostu. Jest tutaj różnych takich ruin. Wiesz co, to wygląda jak ruina takiego zamku jakby. Ej, w ogóle tam jest coś latającego. LOL. No są. O, no ty faktycznie. Ja bym się tam. Ej. Kurczę, przeszedł. No tutaj to nic nie ma generalnie w środku, nie? Muszę powiedzieć ci. I to można by teoretycznie jakoś tutaj wziąć, wziąć, prawda, i to odremontować, stary, żeby tutaj wybudować sobie jakiś porządny domek. No bo wydaje mi się, że ty, taki... to dawaj, zrobimy z tego serię House Flipper normalnie, wiesz, House tak, Flipper jak się, Minecraft, jest, tak, dokładnie. Jak czyścisz najpierw, nie, tutaj z tych wszystkich tak, brudów, tak, lecisz, wiesz, potem dobudowujesz, no, bez kitu.
Można takie coś zrobić. Będzie House Flipper Minecraft Lama Adventure odcinek 1, 2, 3, wiesz. Normalnie, kurde. Renowacja willi, czy tam zamku, czy tam czegoś. A tutaj w sumie na górze to jest takie, czekaj, bo to jest taka, wiesz, że... Tak próbuję sobie wyobrazić, jakby to wyglądało w całości, no właśnie nie wiem, czy to ma ten. Tutaj jakby była piecykarnia, z tego co widzę, w której w ogóle jest węgiel. Tam też dalej widzę, że jest jakaś... Co mi się wydaje, że tutaj były wyższe ściany i dachy tu były niebieskie. To taki pałacyk, bym powiedział, może wyglądało, wiesz, tak naturalnie. Ewentualnie możemy faktycznie w tamtej wieży tylko magazyn dobudować na przykład, wiesz? Tu jakieś widzę skrzynka. A, bo w ogóle jest propozycja. Zapomniałem ci powiedzieć. Widzowie pytali o Twilight Forest. No. Więc ja proponuję, że niedługo się przejdziemy tam, bo w sumie fajne rzeczy można w Twilight Forest zdobyć. Ja wiem, tylko właśnie dlatego chciałem, żebyśmy mieli jakieś żare oczy, czy jakieś w miarę dobre sety, żeby można było do tego Twilight Forest iść, bo tam, wiesz, jakby, jak nie idziesz od razu na bossy, no to teoretycznie tam jest w miarę spoko, ale potem jak idziesz po kolei na te bossy, no to kurczę, tam trzeba mieć ten armor, bo to wiesz. No wiem, ale właśnie ludzie proponowali, słuchaj, nie? No piękne zdanie, prawda? Słuchaj, proponowali, żebyśmy się właśnie przeszli do Twilight Forest, bo tam można w miarę fajne armory i tak dalej pozdobywać, z tego co mi się wydaje. Tam, wiesz, Hydra Skell i tak dalej, z tego co no ja to wiem. Możemy zrobić tak, że odpuścimy sobie na razie chatę, bo w sumie chata to jest taka pierdółka tak naprawdę, nie jest to nam jakoś super potrzebne, wystarczy, że mam jako tam klitkę czy coś, żeby pochować itemy. Otworzymy sobie portalo do Twilight Forest i lecimy tam po kolei z tymi, z bossami, z challenge'ami i tak dalej, nie? Jestem jak też najbardziej można. Za. Słuchaj, także musimy... Po pierwsze tam jest chyba ta Naga, potem jest, kurczę, tak, Naga, Twill. Nie no, ten wiem! Taki szkielet, ten taki szkielet z tarczami tymi. On jest przerąbany, bo on tam jest w tej wieży takiej, kurczę, tam jest strasznie dużo mobów i to jest... Oh. Słuchaj, także co, musimy wrócić teraz do domu w takim razie i otworzymy portal los. Jest of course. Więc słuchajcie, możecie nam zaproponować co do domu, to będzie taki, wiecie, taka ankieta po prostu, taka ankieta bez ankiety, bo nie. Ale teraz co musimy zebrać? Stary, musimy zebrać kwiatki przede wszystkim, bo portal do Twilight Forest, z tego co pamiętam, wymagał użycia kwiatków. Tak, no wiesz co, wystarczyła sama ta mączka kostna przecie. A, w sumie tak, tylko nie wiem jak to reaguje, wiesz co, na inne kwiaty z tych modyfikacji. Nie, wiesz co, to po prostu z tego co wiem... To nie powinno być znaczenia, po prostu dookoła muszą być kwiaty i trawa. Jakby z żadnej kratki nie może być wolnej. Słuchaj, masz waypointy może? Czy skasowało ci? Wiesz co, mam z tego co widzę. Poczekaj, waypoint, domek. Dobra, teleport. Dobra, teleport cyferkowy, My zapominam zawsze o tym. Tak, ja też właśnie. Dobra, diamencik mamy, żeby aktywować portal, więc spoko, tylko potrzebujemy... O, mamy kości, to zaraz ogarniemy sobie. Mączkę kostną. No, wiesz co, ja pójdę po trawę, bo tutaj nie mamy jej za dużo. Ale mączka kostna, panie. Ja mówię o takiej trawie, panie, tej zielonej, tej takiej no to glebowej. No patrz tu, tu możemy zrobić portal, zobacz. Tu masz ale trawę, ja bym chciał to tutaj, panie, ja to, patrz, gdzie? Bierę, weź załatw dwa wody, nie? Dwa wody, weź tam bakety, dwa wody. Dwa wody, słuchaj, za wody. Skomplikowane te misje twoje, powiem ci. Panie, ja wiem, ale to musi być ekscytujące. Słuchajcie, no kto nagrywa takie fajne odcinki? Kto na odcinkach zbiera trawę kill-offem? Kto robi takie odcinki? Powiedzcie. No my robimy. A do mnie idzie dziwny zombie. Super, będzie zadowolony, mam wodę, tak, mam wodę, dobra, idę spać. Dobra, panie. Hops, 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 hops. Ale śpi mocniej, dobra? Hops. Pięknie, ładnie, słuchaj, dostałem... O, Projectal Protection 3, super. To gdzie ty chcesz ten portal robić? Ja myślę, że w środku go zrobimy, bo to jest... O, drewno. W środku, w sensie, że tutaj gdzieś coś... Ja myślę tu koło krów, bo będzie klimatycznie. Będzie doba. Śmierdzieć akurat doba. I portal będzie, nie? Dobra. Ja jestem gotowy. Dobra, tylko wyłóż tutaj trawy, rozumiesz? Ja tutaj zadupca normalnie tym mącko kostą i wodą i wszystkim. Ja już tutaj proszę ciebie. O, Andrzeju, dawaj. Nie. Gdzie jest woda? Nie. Yeah. Dobra, woda jest. I teraz słuchaj, masz diament, czy wziąłeś diament, czy nie wiem. I have a diamond. Dobra, wrzucaj. Czekaj, zobaczmy, czy będzie. Uwaga! Au! It's working! Fuck! Bo tu nie idzie... Czekaj, bo muszę screenshota na miniaturę zrobić, a nie można tu F1 wklikiwać. F1? A nie F2? Aha, czekaj, że F1, no tak. Ale nie, ja mogę, ty. Ty, co jest? Ja nie mogę dalej, dobra. I mi normalnie wszystko ładnie znika, tak jak na F1. Co? Dobra, nieważne. To co, wchodzimy, słuchaj? Ja ci zrobię skina, czekaj, ja ci zrobię. Nie, panie. Chodź, stań przy portalu, rozumiesz, majestatycznie. Ale ja se rendery zrobię, panie. Sam portal mi potrzebny jest.
To ci tak zrobię normalnie, o dobra. A, LJ, kurde, fotograf, dobra, słuchaj, wchodzimy, co? Ale śmiesznie, bo właściwie wcześniej też nie mogłem. Wchodzimy, co? Jest, tak, tak, tak. Siup! A, bo to od razu teleportuje. A ja stoję w portalu, okej, okay, dobra. Bo to się ładuje, panie, quest complete. Musiał pomyśleć. Twilight Forest, zapisz waypointa, chopie. Zapisz waypointa, bo ja nie umiem. Ja nie umiem, więc ja nie chcę. Waypoint, new waypoint, portalo. I dobra. Na fioletowo damy takie, sejwuś. Pięknie, pięknie, zapisane, ładnie. Portalo, dobra. Elegancko, dobrze. Dobra, no to słuchaj, musimy ruszyć teraz poszukać tą taką nieubraną, nie? Ale cimno tu, bo tu ten ale jojo, kiedyś byłem, w pamiętam Twilight Forest, jak ja się jarałem tym kiedyś. I to był chyba jeden z pierwszych wymiarów takich nowych stworzonych. No, i to tak naprawdę dużo rzeczy było, nie? Tylko kiedyś jeszcze, jak były takie pierwsze wersje Twilight Forest, to nie było czegoś takiego, że musiałeś w kolejności iść na boty, aha, nie? A teraz zrobili te takie, że jak wejdziesz w daną strefę, gdzie nie pokonałeś bossa, to masz te takie partikle, które jak chciałem, pamiętam chyba śnieg na odcinku, taki jak miałem. No, ale to było takie tak przerąbane, że mi bitrate momentalnie no rozwalał po prostu wszystko, nie? W sensie jakby kamerka i wszystko wyglądało totalnie źle, jakbym kurna nagrywał jakąś, nie wiem, mikrofalówką czy czymś. Forest, czekaj, tu jest Forest Raven, kurczę, to jakiś te dziwne sposoby. Wiesz co, ja w Twilight Forest mało bywałem, nie? Jeśli o to chodzi, kurczę blade. Ja dużo pamiętam, ale... LJ, no, widziałeś? Co. Tu jest stary świnia z Afryki, guziec. Bo to jest dzika świnia, panie. A takiej świni na przykład, bo to tylko z krowy, nie? Też nie, ze wszystkiego, z czego mięso pozyskasz. Świńskie no szaszłyki też możesz zrobić. No to let's go, dawaj te świnie normalnie. Czekaj, bo ja chcę szaszłyka sobie potem zrobić. Zobaczyć, z czym to się normalnie je. Dobra, panie, bierę sobie też. Cyk, talą wyrzucamy i musimy tą nieubraną znaleźć. Tak też widzę domeczek, słuchaj, także możemy tam pójść, nie? W ogóle z tego co pamiętam, kiedyś była jakaś seria w ogóle prowadzona w samym Twilight Forest przez kogoś. Jakie fajne cegły, jakieś takie... Są zwykłe, to są zwykłe, one tak wyglądają właśnie. Zwykłe? Tak, zobacz sobie, to jest brick po prostu. O nie. O kurde. Tam druid jest. No tak, no to mówię, że tu jest spawner. Aaa, druid! Dobra, dawaj go! Dobra, zaciukany. Spawner tu. Nie macie. LJ! Ja. Cła! Pomóż! Gdzie tyś siadł? No se klapłem tutaj, nie? Na schodku po prostu. Klikłem schodek. Tarcza. Bez miecza. Łapką po prostu. Łapką, weźmy spróbuj. Całą łapką. LJ, gdzie ty? Halo! W ziemi jestem, pod ziemią! Zakopali mnie! Tobie, dzwoń po kofindance! Idę! Halo! Dobra, słuchaj, musimy znaleźć tą nieubraną. Gdzie? O! Widzę nieubraną! Nie, to jest, czekaj, to nie jest nieubrany, to jest po prostu labirynt. To są te głupie pająki. Ale w labiryncie są fajne te przedmioty też, tego co pamiętam. Aha, bo tego się nie dało niszczyć z tego, fuck. Tak, to było tak zrobione. Znaczy, można po tym skakać, tylko to bije, ale no, ale niszczyć nie można, nie? Jest też taka. Ale ryje zbroję, wiesz? Mocno? No tak... No tak solidnie bym powiedział. Jabłusko, Firefly, bang. O, ja biorę Firefly, stary, bo to świeci. Firefly, nie to było. Bang. Dobra, stary, idę tu za tobą. O, dobre, zaciukane. Szczały se wezmę, bo szczały się przydadzą potem na nagę. Dobrze, ja tutaj... Aha, bo naga, bo ją trzeba tam partyjnie, nie? Partyjnie. Tak. Z tego co pamiętam, to jeszcze powinny być jakieś takie dzikie psy, czy coś takie... ślepy zaułek. Dzień dobry. No. Czy my wszystko przeszliśmy? Nie, no tam jest za ścianą jeszcze. Nie. To jest, kurde. Labirynty moja, to jest moja słabość, także... widzowie, wiecie co robić z mapami. No, kuźwa na każdej mapce, jak mam labirynt. Poziom easy, a ja chodzę pół... ja chodzę pół godziny, takie no i nie znajdę, no i nie ma. O, ja widzę tutaj, dobra. Czekaj, ja gdzieś... idę tutaj, panie, ja do wyjścia idę. Uuu, pogers, wyszedłem z labiryntu. Taki jestem. Ja tam wyjście wcześniej też widziałem. O, są te dzikie psy. LJ, ja cię nie widzę. Dziwne dźwięki. Dobra. Zabite. A później się ludzie dziwią, że słychać jakieś dziwne dźwięki na niebie. Diamentowa motyka, panie, kurwa, bogactwo. Panie, normalnie to... No nie, ja teraz nie uwierzę. Ty, w ogóle tu jakieś latarnie są. Co jakiś róż? Co jest, kurde? One latarnie? One jakby do czegoś... Czekaj, ja pójdę, w razie czego się tepniesz.
No ba, no ba. Ale wiesz, dla mnie to, ja w Twilight Force mówię ci, ja niewiele byłem, nie? Więc dla mnie to jest takie, ja, tu są latarnie na drzewach normalnie rozwieszone. Powiem takie ci tak, to jest pierwszy raz na tej paczce, gdzie ja się czuję wreszcie jakby, może nie tyle co jak w domu, ale... Jak ryba w wodzie. Że jakby ogarniam, nie? Wiesz, o co chodzi. Daję, wiesz, o co chodzi, ziom. Bo od początku paczki to było takie, o kurde, wszystko nowe, halo, no co chodzi? Jak to działa? No, a teraz jestem w... Nie, odejdź, odejdź, odejdź! No, co to jest? Ja to sobie padło? Tu zbieram pane dzbany. Eliteriare. Spider drop, a idź mi. O, ja dobra, kolejny domek znalazłem ze spawnerem. Dobra, niszczę spawner, halo, niszczę spawner, pojedzie. Ty kurcze jest. Ja trochę przeszedłem w przód, a, tam wiesz? Jest. Dobra, 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 dobra. To jest ten domek, a nie, tu, jo, ja tu pusty, trzy domki kurde. Widzę, what? Ja wiem, ich tam pełno, nie? O, spellbook dostałem, zarąbiście. Ty jesteś tu... Nie, ty jesteś chyba w innym domku jeszcze. Dobra, ale ja sobie pozbieram znaczy, ja idę do przodu, wiesz? Ja idę do przodu, szukam tej nieubranej, co byśmy z nią zawalczyli. A i te słoiki możesz zbierać przy okazji, jak będziesz widział jakieś, nie? W dużej ilości. Słoiki na te, na świetliki, tak? Tak, tak, bo ja myślę, że to fajny bajer będzie w jakimś domku, czy ewentualnie, nie wiem, no shopie, jak sobie zrobimy shopę na przykład, czy coś, nie? Więc no. Gdzie ta naga jest? O, w ogóle jakieś studnie tu są. O co chodzi z tymi studniami? Co tu walczyłem się zdaje? Ja nie wchodzę. Z druidem walczyłeś, to nieładnie, ale jak możesz bić druidów? Oni przecież tak... Czekaj, jacy to byli druidzi właśnie, bo nie pamiętam. Dobra, nieważne. Co? Nieważne. O, nic się nie rozchodzi, panie. No zacząłeś temat, to dokończ, bo mi teraz rozkminiasz. Ej, z tego co pamiętam, to te nagi tu były chyba częściej, nie? Właśnie nie. Pamiętaj, że jak zobaczysz takie dziwne portale, nie? Takie piorunowe i w ogóle, żeby w to nie wchodzić, okej? Okay? Portale? Bo to jest Dimensional Craft i tam możesz się zagubić w innych wymiarach, wiesz? A to powiem ci, że takiego czegoś nie widziałem. W skrócie powiem ci, że na późniejszym etapie serii będziemy tworzyć własne wymiary. Okay. Można nawet stworzyć wymiar, w którym jest cały z bloków diamentów. Wiewiórki! Czekaj, jak są te... ale tu domków jest w ciul. Dobra, jelenie, dawaj, jelenie. A z jeleni też można szaszłyki. Chyba... Tak. Nie, to z Benisona nie wiem, ale ze standardowego miejsca saryn i tak dalej. W sensie tych... Boże, owiec można zrobić, wiesz? Znaczy mam raf mutony, mam, to tych szaszłyków będzie. Dobrze, to nie zginiemy z głodu, fajnie, fajnie. Boże, nie mogę znaleźć tego. Znalazłem... Chyba... To jest takie OP jedzenie. A, o te ci chodziło, żeby zbierać te, boże, Firefly Jar, no tak. Tak, jary, o kurde, oho. O. Jary, zbieram jary, chopie, otwieramy normalnie własną restaurację normalnie. Craft in the jar, no dobra, i będzie... Craft in the jar. Ja wiesz co, ja znalazłem chyba... Czerwony biom znalazłem jakiś, nie wiem czy to nie jest teren Hydry. To może być. Jeżeli masz takie, kurczę, takie partikle, nie wiem, czy masz partikle włączone, nie? Ale takie unoszące się, jakby taka mgła, troszeczkę jakby coś takiego. Mam taką fioletową mgłę i znalazłem jakiś dziwny zamko dungeon. Wejdę tutaj w takim razie. Dobra, teraz zaczynam się naprawdę martwić, gdzie ty, kuźwa, jesteś. Możesz się tepnąć, LJ, możesz się tepnąć. O, wow, stary! Chodź do mnie! Chodź do dobra, mnie! Już, szybko! Ty ferkowy, dobra. Stary, rzeczy prot 3 tu znalazłem. W tych skrzyniach są OP itemy. What? Stary, ja zakładam. Unbreaking 3, to Unbreaking 3, dobra, nieważne. 9,5, 9... Projectile Protection 4, Aqua Affinity, diamentowe, bierę. Stary, jakie tu OP rzeczy są, to jakiś... Nie wiem, Regeneration, nie wiem, co to za dungeon jest, ale dobra, nic się nie respi. To jest pewnie jeden, wiesz co? Enchanted Book, Spiked i Reload. To jest pewnie jeden z dungeonów z normalnego świata, nie? I on się tu pojawił, i on tutaj nie może działać normalnie, dobre. Ej, obławimy się tutaj przynajmniej i tak przy okazji. W sensie, myślisz, że to normalnie dungeon z innej modyfikacji? A w sumie może być, bo ja powiem ci, nie widziałem takiej struktury. Stary, mam 12 nigdy bloków diamentów! Co ty dopys? No! Bierę. Ja pierdyksy, LJ, no patrz jak wyglądam, kurde no! I mam 2 Totem of Undying. I mam 2 Totem of Undying, stary, trzymaj jeden. Co ty gadasz? Chyba nie ma miejsca w ekwipunku, czekaj! Ile tu dobra jest! O, pająki! Czekaj, to wyrzucimy...
To... Och, dobra, pokonane. Spawnery niszczymy, pyk. Totemem se będę łaził normalnie, dobra, czekaj, co to jest? Unbreaking Flim Flam, nie wiem do czego to je, ale... Flim Flam, jak to brzmi? Unbreaking Flim Flam. Flim Flam. Flim Flam. Flop Flip. O, potki się w ogóle stakują. To fajnie, czekaj. Shatness 5, Flim Flam 3, Unbreaking 3. To będzie to lepszy niż ten mój miecz. Debierę to normalnie. Ej, chłopie, o Blaze Rody są, super. Ile diamentów ja mam? Diamentów też. 12 bloków diamentów, 2 bloki emeraldów. Ej, w ogóle czy są tu emerald? Czy są, że... A przecież my mamy na sobie emeraldowe rzeczy, no tak. Ej, można później zrobić emeraldowe rzeczy, bo one są tak mniej więcej lepsze. Dobra, ej, ale kozak, że coś takiego się pojawiło. Fajne, także... fajne, bardzo fajne. Ja się cieszę osobiście, bo nam to zaoszczędzi trochę łażenia po kajwach na pewno. No wciul, chłopie, gdzie ja tyle diamentów bym znalazł w kajwach, jak my żeśmy ostatnio byli, tam w ogóle tych diamentów nie było. Ale ciekawy ten biom jest tutaj, kurde, co to jest za biom? Coś jakaś taka, też taka jakby mesta, coś? Czekaj, F3, jak to się nazywa? Spooky Forest. A, czyli straszny las. Może być, może... O, to jakaś skrzyneczka, widzę pod tym. Okej, okay. Może taki, taki halloweenowy, kurczę, czy coś da... No, pasuje, pasuje pod Halloweena, powiem ci nawet. No dobra. I takie tu... Ale trzeba tą nagę znaleźć w dalszym ciągu, bo mamy problem. Bo musimy ją zrobić, żeby móc dalej iść tutaj z fabułą, to znaczy, no, z, wiecie. Znaczy spoko, wiesz, jak znajdziemy inną strukturę, to po prostu się waypointa da i polecimy sobie szukać tego, co mamy, no i tyle. Jojo, tak to będzie wyglądać. Ale słuchajcie! Fajnie, taki fajny kolorkami. 21 minut odcinka wybiło, a wiecie, co to oznacza? Żeście nie staliście łapki, nie, może zostawiliście w sumie tak przestanę jeżdżić. Dobra, słuchajcie, to jest koniec odcinka, ja dziękuję serdecznie za oglądanie, pamiętajcie, że jeśli wam się spodobało, zostawić łapkę. Wpadnijcie do LJ'a w sobotę, pytam, jest kolejny odcinek i do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Yes! Cześć!